Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Lumberjacks Dynasty. Proszę Państwa, znajdujemy się tutaj na rynku produktów drewnianych. No i przyjechałem tutaj w celu jakby zasięgnięcia informacji o sadzonkach drzew, bo to nam będzie potrzebne. No i tutaj stoi sobie gościu. Hello, got a minute? Just a minute, we're all busy here. What do you need? Który, jak widać, jest w dupę uprzejmy, natomiast zobaczmy, no, on jest w stanie nam udzielić informacji, ale my chcemy z nim pohandlować, więc tutaj popatrzmy. Care to trade? I gościu sprzedaje sadzonki, ale czy tylko? A, nie, browar sprzedaje. O, ty synu, ten browar drogi. I tu jakieś, o kurde, patrzcie, piła łańcuchowa. I tu piła łańcuchowa za 4 koła, wow, najlepsza na rynku, fajne. Fajne to takie. Natomiast no my, nas interesują sadzonki. Słuchajcie, tutaj mamy różnicę oczywiście w cenie. Sadzonki sosny mamy po 7,64. Sadzonki świerku prawie 11 euro. Tu mamy brzozę za 7,42. No i dąb najdroższy 13,25. Mnie, proszę Państwa, interesuje zakup sadzonek dębu. No i chciałbym tych sadzonek, powiedzmy, nabyć seteczkę. Zobaczmy. Dobra, ładnie, fajnie, bo można precyzyjnie sobie tutaj ustawić. I to mnie będzie kosztowało 1325 euro, więc zakupmy to jak najbardziej. To już się u nas tutaj znalazło. My jeszcze mamy sadzonki sosny, które w ilości 25 sztuk, czy gościu, o patrz, kurde, gościu jest w stanie od nas za 44 euro za sztukę kupić wełnę, więc ja to oczywiście mu chcę sprzedać. Czemu nie? Trzeba korzystać z takich okazji. No i w sumie to by było tyle. Ja będę bazował na dębie. Ciekawy jestem, co ile mu się tutaj te sadzonki będą odnawiały, bo mam nadzieję, że to nie jest wszystko, co on może tutaj nam sprzedać, bo byłaby lipa. Natomiast mam tutaj również załadowany samochód meblami. To są łóżeczka dziecięce z drzewa sosnowego. I to sobie pojedziemy sprzedać, a za moment wskoczymy do sadzarki, bo tam mam, słuchajcie, już miejsce przygotowane, takie malutkie miejsce. Wyfrezowałem te wszystkie korzenie, które miałem na naszej posesji. Oczywiście obsadziłem, słuchajcie, drzewami topole, które żeśmy widzieli w poprzednim odcinku, ale również u Carsonsa. Natomiast nie byłem u żadnego tutaj, ani u Logana, ani u Carsonsa, żeby odebrać nagrodę, ponieważ no, nie chciałem, żeby to jakby było ogarnięte poza odcinkiem. Chciałem wam to pokazać, żebyśmy wspólnie sobie tutaj to ogarnęli, no i będziemy później to realizować. Ale wiem, że dla przykładu Carsons poszedł spać, bo nie wiem, bo pada czy coś, natomiast no przydałoby się, żeby on jednak był na nogach. My tutaj sobie ogarniemy mebelki, dzięki czemu trochę pieniędzy zarobimy. Hop. Proszę bardzo, elegancko. No i ciekawy jestem, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja właśnie ze wzrostem tych drzew. Jak to rzeczywistości będzie wyglądało, bo przyznam szczerze, może to się okazać dosyć długotrwały proces, no zwłaszcza dęby, które no jakby są tutaj najdroższym drzewem. No to może i też najdłużej wzrastać, ale to się okaże. Przy okazji zatankujemy sobie samochód, umyjemy go, dlatego że już tam kwalifikuje się do mycia. Dobra, stój, mistrzuniu, zatankuj. No sporo jeszcze mam tutaj tego paliwa na stanie. No i umyj pojazd elegancko. Dobrze, możemy cisnąć, słuchajcie, do miejsca, w którym ja zostawiłem ciągnik, a tym miejscem jest tutaj oto właśnie to poletko. Ja usunąłem, tak jak mówiłem, wszystkie pnie,
Ale wiecie co, jeszcze tak, kurczę, trochę ciała dałem, bo można byłoby kosiarkę ogarnąć i wykosić, słuchajcie, tutaj tę trawę na tym poletku. No stój, że się ślizga jak porąbany. Mamy 19 658 euro na naszym koncie. I teraz rzecz jest tego typu. Gdzie ja bym mógł znaleźć kosiarę? Oto jest pytanie. Tutaj mamy dealera pojazdów. To moja propozycja jest taka, słuchajcie. O, wiecie co, mam pomysł, bo tutaj można te znaki zdjąć. Za to są punkty społeczne. O, jak widać. To pójdziemy sobie na przystanek. No i po drodze pozdejmujemy te znaczki, żeby trochę tych punktów tam złapać. No co prawda, no jest to niewiele, ale... Ale lepszy rycz, lepszy rycz niż nic, nie? 1000 punktów za taki jeden znaczek, nie? O, nic nas tu nie kosztuje. Dobrze, jeżeli chodzi o kwestię tego sklepu, sklep jest tu, natomiast przystanek do tego sklepu jest tu. Okej. Okay. I zaraz zobaczymy, czy kosiarę uda się kupić. No i przede wszystkim za ile? I czy ona tutaj będzie? Bo to niekoniecznie w tym sklepie musi być. Natomiast tu nie widzę. Zobaczmy tam na tyłach. Właśnie, no teraz proszę Państwa, będę chciał zbierać pieniądze na tego skorpiona. I skorpion kosztuje 162 tysiące euro bazowo lub 81 tysięcy euro plus 162 tysiące punktów społecznych. Nie mam tylu punktów społecznych. No, ale może się uda. Kurczę, no nie ma kosiary, słuchajcie. Nie ma kosiary. Tu jeżeli chodzi, słuchajcie, o tego bizona, to ja sobie chyba odpuszczę. On kosztuje 148,5 tysiąca euro. Natomiast ten nasz pojazd, on się całkiem nieźle spisuje. Ten, z którego my korzystamy do zbioru kłód. No i dodatkowo, no też jest w stanie trochę tych kłód załadować. Natomiast, cholera, poszukiwanie kosiary... Trochę potrwa, no i teraz tak, no gdzie by to można było... Ładcie, miałem farta. Gdzie by to można było nabyć? Zobaczmy dalej, jakieś sklepy, jakichś sprzedawców pojazdów. No to sprzedawcy pojazdów jeszcze tutaj. Jest jeden. Oj, nie, to chciałem, enterem chciałem wejść. O, i tu jest przystaneczek, można śmignąć. I może tutaj kosiarka będzie. No bo mnie chodzi o tę kosiarkę taką samojezdną, słuchajcie, o której wy mówiliście, żeby nabyć, to od razu będzie się to do obory przerzucało. O, i to jest chyba ta, wy chyba o tej mówiliście, nie? Taka kosiareczka. Ale czy to jest jedyna, jaka jest w grze, czy są też inne? O, wow, a tutaj też są innej firmy pojazdy, patrzcie, kurczę. Tutaj mamy takie coś. I to ile kosztuje? 153 tysiące, elegancko, a to 135, czyli to jest ciut tańsze. I teraz pytanie, które lepsze, czy ten POSE, czy te maszyny tutaj? No dobra, ja widzę, że ciągniki się nie pojawiają nowe, czyli w momencie, kiedy my kupiliśmy, to już tak na wieki wieków, już wszystko się tak wyprzedaje. Ile to kosztuje? 7200 euro. Myślę, że można sobie spokojnie kupić, ewentualnie wydać 7200 punktów społecznych. Ale ja kupię za gotówę. Nie chcę marnować tych punktów, bo już zeszliśmy poniżej 60 tysięcy. Ja nie wiem, czy to nie będzie miało przypadkiem jakichś tam konsekwencji, słuchajcie. Później przy ogarnianiu żony. Teraz tak, jak tu teraz zwrócić, kurczę, bladę? Trzeba było... Uśmignąć. No dobra, czyli ja stąd wyjeżdżając skręcam w lewo. Oczywiście, tak jak w Farmers Dynasty, takich tu, kosiarka z całkiem niezłą prędkością zapierdziela. Podobną jak i ten nasz stary ciągnik, który tu mieliśmy. Ale ja sobie bardziej będę się trzymał tutaj tej strony, bo mnie ślimaki będą wyprzedzały od prawej, natomiast samochody od lewej. No i dobra. Lecę, za chwilę do Was wracam. No i takie tu właśnie, oto proszę Państwa, chocki i krocki, że krowy są głodne, więc no nie wiem, co tu się stanęło, za przeproszeniem.
ale generalnie trochę pokosiłem, słuchajcie, trochę pokosiłem, to czekajcie, gdzie to trafiło? Ach, tutaj, siano, dobra, czyli tak, aż 197 kuźwa sztuk. A wy co tutaj robicie, brzydule? Deszczyk pada i już wam nie pasi, co? I czekajcie, bo wy pisaliście, że to gdzieś... Kurde, gdzie to się to siano daje? Wy żeście pisali, cholera, gdzie to trzeba władować, ale... No właśnie. Kurczę. Szczerze powiedziawszy, nie za bardzo... wiem. Łowiecki mnie tutaj przeszkadzają. No, może by tak... Jezusie. Chociaż teraz to można byłoby je ogolić. Ale chwila. Bo może to gdzieś tutaj na górze trzeba dać. O, i to coś... Dupa. Kuźwa, naprawdę. Co za porypane zwierzęta, no. Dawaj, no. Czy dam radę tutaj to włożyć? Nie. Czyli tu? Nie. A, to jak nie tu, to gdzie? Czekajcie, tutaj kurnik jest. Bezpośrednio i tu trzeba włożyć? Czekajcie, to jest co napisane? Użyteczna jako karma dla krów. No fajnie, no cieszy mnie to. Tylko gdzie to cholera wsadzić? Bo by się... Ogólowce. Nie chcę teraz golić owcy. Jaja zbiorę. Nie wiem, gdzie tę trawę mogę dać. To pewnie w komentarzach mi tam napiszecie. Natomiast oczywiście my tutaj musimy sobie jak co rano ogarnąć kwestie jajeczne. Bo to must have. Okej. I dodatkowo no, trzeba będzie w końcu te dęby zasadzić, nie? Ja troszeczkę pokosiłem, ale mnie denerwowało już to koszenie i nie wszystko skosiłem. Natomiast promień skrętu, znaczy promień tego, koszenia, to jest masakryczny. Kuźwa, te krowy to teraz będą denerwować i będę się zastanawiał, cholera, gdzie to dać. No nic, wyjdzie może jakoś samo w praniu. Ty kuźwa, co ja? Tam owce, tu owce? A, one chyba stamtąd teraz wychodzą tutaj. Dobra, tyle skosiłem, tyle zostało. Trudno się mówi, żyje się dalej. Tutaj jeszcze jakieś kubki podnieść siano. Nie wiem, po czym to? A, chyba po moich testach. No dobra, ale teraz, skoro my tutaj mamy to ogarnięte, jeżeli chodzi o sadzarkę, teraz pytanie brzmi, jak tutaj wybrać rodzaj, nie? Bo to by wypadało wybrać rodzaj drzewa, jaki chcemy sadzić. Ja sobie bym chciał tutaj zacząć, w tym miejscu. Okej. Okay. Jakoś tu. No. Kuźwa, że ten nie może stanąć w miejscu, ja pierdzielę. Co za masakra. Zasadź sosna. Dobra, zasadź sosna. Chwileczkę. A teraz nie wyjdę. Dla odmiany. Jeżeli bym podszedł do tej maszyny... O, załaduj sadzonki. Sadzarka drzew. No właśnie. Ja bym chciał załadować sadzonki dębu. I elegancko. Załadowałem. To teraz w ten sposób się będzie robiło. Okej. Okay. I zasadź dąb. Super. Dobra, to my tutaj sobie będziemy chcieli zasadzić pierwszy dąb. Elegancko. Teraz pojedziemy dalej. Opa, kurna, jaki. Widzicie, jaki podły? Dobra, weź mi prosto się ustaw. O, tak jak byłeś. To ma być równo w miarę. Dobra, i teraz zasadź kolejny. Dobra, super. I teraz tutaj kolejny. No trochę tych dębów myślę zmieścimy. Jeżeli się uda to zrobić tak
z głową bardziej, to trochę byśmy tu wcisnęli tych drzew. No, ale tutaj to żeś się chłopie nie popisał, bo żeś mi zjechał. No, on tak niestety, ale ogarnia ten temat. No, spoko, spoko. Bęby już są. Fajnie. To jeszcze jedno drzewo tutaj powinienem móc zasadzić. I tak też jest, elegancko. No, to teraz tak. Kolejne drzewko. Można machnąć gdzieś tu, ale to tak na tej granicy bym chciał właśnie tego okręgu. Sru, zasadź dąb. Dąb jest zasadzony, dobrze. Teraz kolejny. Jakoś gdzieś tutaj gramolimy. No, ale to... O! Trzeba tak równiutko. Dobra. Patrzcie, no. Kolejny tutaj trzeba będzie. O! Ciach. Ile my już tego mamy zasadzonego, bo w sumie straciłem rachubę. Ale trochę już tych dębów żeśmy tam pocisnęli. No i w ten sposób będziemy działać cały czas, tak? Będziemy sobie sadzić. No, i myślę, że dęby to jest najlepsze wyjście. Owszem, no trzeba tam troszeczkę więcej na te nasiona wydać, ale za to w zamian dostajemy drewno, które jest najdroższe, nie? Tutaj też taka aleja dębowa, można powiedzieć, będzie. To trzeba dobrze się ustawić, bo jeżeli będziemy chcieli w tym okręgu tutaj, to nie da rady. Okej. Kolejny dąb idzie tu. Ciach. Kolejny będzie tutaj. Elegancko. Zaraz sobie to... Aha, bo tutaj widzę, że sadzonki dębu 86 zostało. No dobra, to w takim razie 14 już siedzi, nie? A to jest pieniądz. 15 dębów posadziłem. I powiem wam tak, stosunkowo mała powierzchnia jest tutaj, tak jak widać. A jednak trochę tych drzew dajemy radę tutaj ulokować, nie? Więc nie ma tragedii, jest dobrze. Zobaczmy teraz tak, czy gdzieś jeszcze... O, jeszcze mogę sadzić, elegancko. Na drodze oczywiście nie, ale tutaj... Tutaj już można... dąb zasadzić, nie? To zrobimy to w taki sposób. I kolejny. Dobra. I w momencie, kiedy posadzimy już te dęby, obsadzimy tu całe to miejsce, to dalej nie będę tam na wizji sadził po drugiej stronie ulicy, bo tam też mamy las, ale nie będę tego robił na wizji. Natomiast tu jak najbardziej można. No i co? I zostało nam jeszcze tutaj, tak? Nie rozumiem, dlaczego nie mogę sadzić na tym powiedzmy pasie zielonym. Dlaczego to nie jest ujęte jako nasza własność, ale no dobra, no jak nie chcą, to nie. Tutaj jeszcze uda się powciskać to, bo widać, że miejsce jest. To już chyba było ostatnie drzewo, dokładnie. Już dalej nie damy rady. No i co, 76 sadzonek mi zostało, więc naprawdę bardzo dużo, 24 dęby tutaj są. Obsadzone, nie? Więc bardzo fajnie. Teraz będziemy musieli, słuchajcie, podjechać do Logana. Czekajcie, tak żeby nie na drzewach. Tutaj. Tutaj sobie to opuszczę. Podłączę. I możemy cisnąć do Logana, bo tam trzeba będzie, proszę Państwa, zrobić to zadanie w końcu. Ciekawostka, przyjechałem przed chwilą przez wodę. Jak widzicie, koła się nie umyły, nie? To jest takie... dziwne dla mnie, no bo powinny, nie? Z tego błocka się opłukać, ale nie.
ale my sobie za chwilę zrobimy to zadanko. Mam nadzieję, że on tam niczego więcej nie zleci, bo to wiecie, ja trochę tych sadzonek, które on dał, to wykorzystałem do Carsonsa jeszcze, nie? Co prawda 25 sztuk mi zostało, jakby on coś tam jeszcze wymyślił na obsadzanie. No ale najważniejsza sprawa jest taka, że udało nam się, słuchajcie, obsadzić nasze nasze miejscowe, naszą. Kuźwa, dlaczego nie możesz wyjść, chłopie, z ciągnika? No ja pierdzielę. Patałachu, ty. Dobra, Logan. Logan, we need to talk. What's bothering you? I've seen the water by the forest you had me work in. I mean, what the hell? Have you seen it? It's completely polluted. It's been like that for a year or so, and getting worse. That's why I sent you there. I may need some help to investigate this. But aren't you the forest warden? Can't you find out who's behind this? I've tried many times. Somebody's dumping some trash there regularly, but never when I'm around. As if he knew my patrolling schedule. I am obliged to report my planned patrols to the office. If they have access to these, they will always be warned. It could be Ryan. Loy Warden, you know. He is the deputy mayor. Or someone close to the mayor himself. Hell, this could even be James, dumping trash from his building sites. Anyway, I'm not sure if I will be able to find out who's behind this by myself. I'll help you, Logan. We need to find out who's doing that and stop him. Polluting a valley like that is a capital crime. You can count on me. Good luck then. Come back anytime you need my help. No, okej. Brudne sprawki. Porozmawiaj z ludźmi, spróbuj dowiedzieć się czegoś o zatrutym jeziorze. No dobra. Ale z którymi ludźmi trzeba tu porozmawiać? Czekajcie. O, tak zróbmy. Brudne sprawki. Porozmawiaj z ludźmi. Czyli Logan jako pierwszy? No można, czemu nie? Tutaj jeszcze Carsons jest do odbioru, jeżeli chodzi o nasze punkty. Natomiast wskoczmy sobie tutaj do pick-upa, bo on i tak jest w pobliżu. I propozycja... pani. Czekajcie, czekajcie. Ale zanim to nastąpi... Eli. I'm busy right now. Oj, nie bądź taka zajęta, no. Kurde, Eli. Hono. Can't talk to you now. Ale nie wypinaj się, kuźwa, tylko wstań i porozmawiaj ze mną. Co ty? Hi. Hi there. No. I proszę bardzo. You make me feel so lucky just to see you smile. Thank you. You are such a gentleman. Oh my goodness. No i takie tu oto właśnie chocki klocki. Hi. Czy... Good to see you. Czy my możemy wziąć od niej jakieś zlecenie? Potrzebujesz mojej pomocy? Need me to help you with something? Not now, sorry. Not now, sorry. Okej. Okay. See you later. Dobra, się trzeba w końcu na jakąś dziochę zdecydować, słuchajcie, jedną, kurczę, bo to przecież za chwilę to wiecie, to bez żadnej zostaniemy, jak tak będziemy się za każdą brać, ale my teraz idziemy do Carsonsa odebrać naszą nagrodę w postaci punktów, ale może i nie tylko, bo tam, czekajcie, Carsons to chyba Harvester miał nam dać, nie? Już zapomniałem, kurczę, co on to miał nam dać. Tak, chyba Harvester, z tego co pamiętam. I tym Harvesterkiem byśmy mogli zacząć ścinać drzewa. Aczkolwiek powiem wam, że w tym momencie to ja tyle kłód dowaliłem do tartaku, że teraz będę przez ruski rok siedział na wózku widłowym i palety, kuźwa, do suszarni przekładał, bo tyle tego jest. No ale dobrze, no w końcu to... Na tym polega ten biznes, ale czekajcie, bo... A, jest tu Harvester, dobra. I jest również Logan. No dobrze. To sobie w takim razie ogarnijmy ziomka. How do you like your new forest? Nice job, thanks. As agreed, the Timberjack is yours. And I can show you a thing or two about rare fish, too. O, elegancko. Rozpoznawanie i łowienie najlepszych, unikalnych ryb się odblokowało. Master Collector na Steamie. A pani Hanna, to co ona by chciała? No i mamy tego Timberjacka. Super.
Bo w tej chwili będziemy mogli oczywiście nim ścinać drzewa, o ile to będzie wydajne, o ile to będzie nam się podobało i tak dalej, nie? Ukończono zadanie większa ryba, otrzymujesz 500 punktów społecznych. Super. I co nam teraz tutaj podpowiedzą? O. Fajne. No dobra. Fajna maszyneria, słuchajcie. Myślę, że w takim wypadku to nie trzeba się aż tak bardzo spieszyć ze zbieraniem na Skorpiona, czy na ten inny pojazd. Tutaj, no nie wiem, co go... też go tak znosi. Ja nie wiem, czy to wynika ze starości tego pojazdu, czy o co chodzi, ale... Ale chwila, bo ja muszę teraz, tak, ustalić trasę powrotu. Tutaj ciśniemy. No i dobrze, proszę Państwa. Myślę, że... tutaj będzie można jeszcze w dniu dzisiejszym przetestować tego harwesterka, tego Timberjacka i zobaczyć, jak on sobie radzi w terenie. No ale to najpierw trzeba dojechać do naszego lasu, no bo to przecież bez tego nie zadziałamy nic, nie? Dojeżdżamy już na miejsce. Tylko przejechać przez mostek i już będziemy na terenie naszego lasu. No i teraz pytanie brzmi... Co by się tutaj brać, bo tak na dobrą sprawę, to teraz tak. Mały miszmasz nastąpił po tym zebraniu kłód od tego gostka tam. No ale zobaczmy, to jest chyba świerk, nie? Tak. No to zobaczmy, jak to ma zamiar pracować. Enter. Aha, dobra, tak się automatycznie obraca. Okej. O, ty synu, ale ty wolniutki jesteś. No dobra. Okej, od razu kłody przygotowuję, więc elegancko. No i to jest tak, jak mówiłem, tak jak myślałem, tak jak w Farming Simulatorze. Bardzo fajnie tu na jedną kubkę to ogarnia i spoko. I można sobie stanąć w jednym miejscu i to ładować. Także dobrze jest. Nie ma tragedii. Teraz tak. Tutaj większa tragedia, słuchajcie, to będzie z ogarnianiem tych wszystkich pieńków. No i potem sadzenie tych drzew. Kurczę, to będzie masakra, nie? Tu mamy też świerka. Sobie od razu ogarnę. No, ale trochę to zajmie. Ja się, powiem wam szczerze... zastanawiam nad efektywnością, słuchajcie, tego harwestera. Jest to niewątpliwie o wiele wygodniejsze niż machanie tą piłą łańcuchową. Natomiast... czy szybsze? Nie, no może szybsze, wiecie, może szybsze. I on jak działa tą maszynerią, to on się nie ruszy. Tutaj chyba też mamy świerk, słuchajcie. Tak, to też jest świerk, więc przydałoby się... też zadbać o ścięcie. Świerki na razie ogarniam. Sosenki będą później. No oczywiście tutaj będą dęby rosły również. Natomiast trzeba na razie dbać o takie drewno. Znaczy, żeby ściąć drewno takie, które przynosi nam w miarę fajne zyski. Świerk do takiego gatunku drewna należy. No jak widzieliśmy, no to całkiem nieźle można sobie na tym zarobić, nie? Oczywiście nasze palety jeszcze się tam suszą, więc palety, które są w tym momencie przygotowywane, no nie ma ich za bardzo gdzie dać i dlatego trzeba czekać. No i dobra, i myślę, że ostatni świerk tutaj do ścięcia w obecnej chwili, tam przed załadunkiem tego wszystkiego, no to będzie ten tu. No, podnieś trochę, synu. I ścinaj. Fajnie, fajnie. Całkiem ładnie to jest zrobione. No to tutaj maszyna z racji wieku wolno chodzi. Myślę, że Skorpion będzie robił to o wiele, wiele szybciej.
Natomiast, tak jak powiedziałem, ciśnienia nie ma. Nie mam w tym momencie, dzięki temu harwesterkowi, aż takiego parcia na szkło, żeby nie wiadomo jak szybko tutaj zbierać pieniądze na Skorpiona. Mogę to robić o wiele, wiele wolniej, poświęcając również czas na wykonywanie jakichś tam zleceń dla społeczności tutaj lokalnej, ze względu na te punkty. No i oczywiście ze względu na schematy, o których wy pisaliście. Ale dobrze, to nastąpi nieco później, natomiast w obecnej chwili ja Państwu dziękuję za obejrzenie materiału, zostawcie lajki, suby, sekcja komentarzy należy oczywiście do Was. Ja będę musiał teraz przyjechać, zebrać te kłody i zwodować, tak żeby do tartaku popłynęły, a Wy się trzymajcie i do zobaczenia. Pa, pa.